Dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 8:01 i 2 minuty. Właśnie, 8:01 i 2 minuty. 8:02 po prostu. Rafał Otoka spogląda na zegarek. Mówi, co? 01, co on gada? Pielęgnacji twarzy, pielęgnacji ciała, pielęgnacji włosów, to jest niby wszystko proste. Pani doktor, a propos twarzy, pytanie z internetu, z Facebooka. Jak oczyścić twarz ze skórniaków? Za skórniaki to trzeba zebrać w kieszeni. Tak. Nasze panie wczoraj występowały w takim kobiecym wydaniu i przypomniały pana prezydenta, który się cały czas uczy. Ja pamiętam, że pan prezydent kiedyś na przykład robił takie uniki, żeby tylko Ewie Szydło nie podać ręki. Ewie Szydło? Beacie Szydło, ja powiedziałem... Ewie Szydło. Zaraz, Ewie Kopacz. Widzi pan, ja mam ze wszystkich... Wszystko mi się myli, ale to przez tą chorobę. Aha. Żeby... No właśnie. Nie, bo tak się zastanawiamy... Ewie Kopacz. Ewa Szydło Kopacz. Też mogła nie... Coś mi tutaj z tymi nazwiskami dzisiaj nie za bardzo idzie. Ale proszę, czy jakoś ta moja choroba jest wytłumaczeniem? Jest. Ma 52 na zegarach. Czas zapowiedzieć to, co w rytmie dnia. Witam cię, Małgosiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że nie słyszeli państwo na dzień dobry tego kaszlu. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Pusteczki ale... uzupełniamy już w trakcie. Ale no taka jest pogoda. Tu jestem. Mieszkańcy miasta Unuma na japońskiej wyspie Honshu byli pełni obaw, że doroczna bitwa na śnieżki zostanie odwołana ze względu na brak amunicji. Natura w ostatniej chwili jednak rozwiała wątpliwości i sypnęła śniegiem. Wprawdzie nie zajmował wielkich połaci, ale wystarczyło, by zawodnicy mogli stanąć do walki. Nie o zwycięstwo jednak chodziło, a o tradycję, której stało się zadość. Ta różowa, czerwona cebula jest dużo łagodniejsza. Szalotka, którą tutaj mamy, ona w kuchni francuskiej, taka pieczona w całości, do sosów, do marynat, jak najbardziej. Tak również jest dość łagodna w smaku. Dymkę nam ktoś wyjadł, zostały nam same szczypiory, ale była tu. Ujoska się zawieruszyła. Mogłam to być ja, ponieważ też kocham dymkę. Zjadać ją właśnie w całości. Cała sala pełna salami. Argentyńscy rzeźnicy z miejscowości Tandil ukręcili najdłuższą kiełbasę świata. Na mierzące 99,5 metra, ważące prawie 300 kg salami, czekały setki smakoszy. Przygotowanie gigawędliny było mozolne, ale nikt nie rzucał mięsem. Przez 12 godzin argentyńscy masaże kroili, mielili i ugniatali wołowinę z wieprzowiną. Potem tylko miesiąc leżakowania, no i jest klasa kiełbasa. Rzeźnicy pobili swój zeszłoroczny rekord. Wtedy mięsne pęto było krótsze o niemal 12 cm. Do sukcesu trzeba dojrzeć. Inaczej kicha. Bajkowa chata, odrzutowiec, tort, proszę ja was, to tylko niektóre z pojazdów, które rywalizowały w konkurencji z jazdy zwariowanych sań w rosyjskiej miejscowości Mamadysz. Zawody mają swoją historię, to ich czwarta odsłona, w stawce 36 zespołów. Sędziowie oceniali uczestników w kategoriach. Najlepszy kostium, najciekawsze sanie, długość i czas zjazdu.